10 największych rekordów przekroczonej prędkości. Nie okłamujmy się, zdarza nam się czasami przekroczyć prędkość jadąc samochodem. A oto najwięksi rekordziści. Zaznaczam, w oficjalnym rankingu na stronie MotoFakty jest jedynie 8 pozycji, więc najniższe dwie postanowiłem uzupełnić naszymi polskimi rekordami. Zaznaczam wielokrotnie, cytuję wcześniej wspomniany portal. Szczecin. Niechlubny rekord padł na szosie Stargardzkiej w Szczecinie. Pędzącego kierowcę namierzył fotoradar. Jest on sprawcą wykroczenia o największej liczbie kilometrów w przekroczonej prędkości. Przy okazji pobił największy odnotowany dotąd rekord głupoty i bezmyślności. Kierowca jechał z prędkością 163 km na godzinę przy dozwolonych 50 km na godzinę. Niechlubny rekordzista otrzyma teraz od Straży Miejskiej wezwanie. Dostanie mandat 500 zł i 10 punktów karnych. Czym jechał? Golfem oczywiście. Kleczanów niedaleko Sandomierza. Na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę, kierowca białego Forda Mondeo Kombi jechał z prędkością wynoszącą 209 km na godzinę. Rekordowe wykroczenie zarejestrowano 1 maja 2019 roku na drodze krajowej numer 77. W sumie od 30 kwietnia do 5 maja fotoradary w całej Polsce zarejestrowały ponad 35 tysięcy przekroczeń prędkości, jednakże to był absolutny rekord. Niemcy. W ostatnich latach coraz większą rolę odgrywa tam transport drogowy. Ze względu na dużą liczbę samochodów ciężarowych, na wielu niemieckich autostradach i drogach ekspresowych wprowadzono opłaty za przejazd. Na 60% z niemieckich autostrad nie obowiązują limity prędkości, a na pozostałych wynoszą one 130 km na godzinę. Przeciwnicy tego prawa twierdzą, że ograniczenie prędkości maksymalnych zmniejszy liczbę wypadków i emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Niemiecki kierowca Audi A3, o którym mowa, nie jechał jednak autostradą. Przy ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę na berlińskiej trasie A100 pędził aż 240 km na godzinę. Utrata prawa jazdy, blisko 1000 euro mandatu i 4 punkty karne, a w Niemczech dopuszczalne jest 8. Holandia. W Holandii kładzie się ogromny nacisk na ekologię, wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, zakładanie w samochodach instalacji gazowych i te podobne. Mimo to miłośnicy wrażeń nie przestają pędzić. Motocyklista prowadzący swoje Kawasaki Ninja ZX-9R w marcu 2012 roku nie został złapany za swoją szaleńczą jazdę. Kierowca w obszarze z ograniczeniem do 80 km na godzinę rozwinął prędkość aż 290 km na godzinę. Filmik z tej brawurowej jazdy został jednak opublikowany na YouTubie. Hiszpania. Jest to kraj wysoko zmotoryzowany. Jest tam blisko 15 milionów samochodów osobowych i blisko 2 miliony ciężarowych. Dodatkowo najważniejszą gałęzią gospodarki jest wysoko rozwinięty przemysł zgrupowany w kilku wielkich okręgach. Hiszpania jest ważnym producentem samochodów osobowych i ciężarowych. Kilka wielkich koncernów ulokowało tutaj swoje zakłady. 36-letni Hiszpan wyjątkowo popisał się w marcu 2016 roku, gnając na południe od Madrytu 297 km na godzinę przy ograniczeniu do 120 km na godzinę. Porsche Carrera, które prowadził, nie należało nawet do niego i nie posiadało ubezpieczenia. Kierowca chciał po prostu przetestować auto przed zakupem. Co więcej, z powodów zdrowotnych Hiszpan nie powinien by w ogóle wsiąść za kierownicę tego samochodu. Aby zrozumieć swój błąd, oprócz kary grzywny w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów przez rok. Polska. Tak, były małe rekordy, ale o tym trzeba wspomnieć. Ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę nie zrobiło wrażenia na kierowcy z Warszawy, który w marcu 2015 roku przekroczył je o 180 km na godzinę. Pędzenie jak strzała najwidoczniej nie było jego jedynym hobby, gdyż właściciel Porsche nakręcił także wideo z całego wydarzenia. Za taki pokaz trzeba jednak słono zapłacić 5000 zł mandatu i utrata prawa jazdy.
Wielka Brytania. Istnieje tam gęsta sieć dróg i autostrad. W 2006 roku w kraju było 398 366 km dróg, co daje wskaźnik gęstości wynoszący 162 km na 100 km kwadratowych. Wściekle szybka jazda nie opłaciła się też Brytyjczykowi, który w 2015 roku został skazany na 28 miesięcy więzienia i dostał 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca osiągnął prędkość 309 km na godzinę swoim Nissanem GT-R przy ograniczeniu do 100 km na godzinę. Jego córka, która w tym czasie znajdowała się w samochodzie, również została skazana za dopingowanie ojca. Francja. Całkowita długość sieci drogowej we Francji wynosi 893 tysiące km, w całości posiadających nawierzchnię asfaltową. Długość autostrad i dróg ekspresowych wynosi około 12 tysięcy km. Transport samochodowy jest podstawą transportu we Francji, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Rynek nowych samochodów osobowych jest opanowany przez krajowych producentów. W 2003 roku największy udział w sprzedaży miały samochody Renault. Najpopularniejszym rodzajem napędu samochodów pozostaje silnik diesla, choć Francja chce być za wszelką cenę ekologiczna. W październiku 2011 roku 30-letni mieszkaniec Francji postanowił przewietrzyć swoje Audi RS4, zabierając je na nielegalnie organizowany wyścig w okolicy miejscowości Nord. Zamiast dozwolonych 110 km na godzinę kierowca mknął po okolicznych drogach z prędkością 310 km na godzinę, czym pochwalił się później, publikując wideo na YouTube. Pewność siebie kierowcy nie uchroniła go jednak od kary w postaci roku pozbawienia wolności. Włochy. Największe znaczenie ma przemysł środków transportu. Istotny jest przemysł motoryzacyjny. Włosi produkują m.in. samochody marki Fiat, Ferrari, Maserati, Iveco, Lancia, Alfa Romeo, Pagani i Lamborghini, jak również wysokiej klasy motocykle Ducati. No, w takim kraju żyć i nie jeździć fajnym autem? CEO firmy Telekom we Włoszech zarzekał się, że tylko testował swoje nowe Porsche Carrera, kiedy policjanci złapali go pędzącego 311 km na godzinę niedaleko terenu zabudowanego. Przejażdżka w marcu 2006 roku zakończyła się mandatem w wysokości 1530 zł i 10 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 130 km na godzinę. Szwajcaria. Szwajcaria to kraj, w którym do 2007 roku były zabronione wyścigi, a wszystko ze względu na wypadek, w którym nie brał udziału Szwajcar, zaś wyścig nie był organizowany w Szwajcarii. No co zrobić? Po tragicznym wypadku w roku 1955 na torze w Le Mans, gdzie zginęło 80 osób, wiele krajów zabroniło organizacji wyścigów. Większość szybko się z tego wycofała po wprowadzeniu dodatkowych regulacji bezpieczeństwa. W Szwajcarii zakaz obowiązywał do 2007 roku. 324 km na godzinę. Z taką prędkością pędził 28-letni kierowca z Genewy swoim Bentleyem Continental GT w kwietniu 2011 roku. Kierowca nie przejmował się faktem, że ograniczenie na szwajcarskiej autostradzie A1 wynosi 120 km na godzinę. Pomimo tego, że 28-latek sam nakręcił wideo z tego wyczynu, w sądzie zaprzeczał, jakoby to on prowadził. Kara jednak go nie ominęła i musiał zapłacić blisko 8 tysięcy złotych grzywny i spędzić aż 6 miesięcy w więzieniu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Na Światową Historię zapraszam Was szczególnie, gdyż tam również funkcjonuje grupa na Facebooku Na Osi Czasu. Linki są podane pod filmami właśnie na kanale Światowa Historia. Także serdecznie Was zapraszam. Tak, wiem, jestem chory, ciężko mi się mówi. Trzymajcie się, cześć!